Idziemy. Dość ten sztaban podnieść. Samochody. Prosto bym nie szedł. No. Tylko mam też może taką mini propozycję. No jest ciekaw jaką. Idziemy w tamte tereny, gdzie były te domki. Mm-hmm. Bo tutaj mi się zapowiada, że się od nich odsuwamy. Musimy iść niżej. A to skrzyżowanie tutaj. Nie poradzimy sobie z nimi? Jakbyśmy się... Poczekaj chwilę. Witaminki sobie zażyję. A, czekaj, też w sumie wezmę. A, idzie do nas jakiś jeden. Obronisz? O, picie wpadło. Właśnie, zapomniałem o tym. Nie są trudne. Czekaj, tu jest jakiś... O, mamy tam fajne samochody, nie? Te samochody widzisz? Uuu, no! Jego vana, jakbyśmy ogarnęli. Czekaj, zobaczę, może. Kluczy tu nie ma. Może gdzieś w którymś zombiaku. Ja mam do tego czerwonego kluczyki. O panie, ile elektroniki, w sensie czasopisma. O, jaki fajny samochodzik. Też masz? O, patrz. Pilot zdalny. Tylko zobaczę, jaki stan techniczny. Zobacz i tego czerwonego. Zobacz ten biały. No nie powiem. Swoje ma. Solidne. Jedyne co do wymian to zawieszenia i hamulce. A silnik jest w dobrym stanie. Co, na siedzeniach może być? Chyba nie. Tutaj silnik ma 100%, samochód... No. Twardy, silny akumulator, tylko wymienić. I będzie samochód, perfekt. Trzeba włączyć tryb zbieracza i poszukać tutaj tych kluczyków. Ja chodziłem tu wokół tych, tylko może wyjąć z jakiegoś akumulatora. Do tego czerwonego? No tak to mówię, samochód będzie perfekt. No dobra. Nie wiem, czy ja przypadkiem śrubokręta nie potrzebuję, no. Nie wiem, zobacz, czy nie ma go przypadkiem w bagażniku tego czerwonego. O, bo tutaj mamy akumulator 100%. Mam... Kluczyki kolejne. Nie mamy tu, a mamy taśmę naprawczą. Tu jakiś te... Kanister na benzynę razy dwa mam. Tym benzyny nie ma, ale mam kluczyki. Te bagażniki sprawdzałeś? To nie... O, śruba okrętu, o. Tak mi się wydawało, że gdzieś widziałem. W tym zielonym. Też to jest śrubokręt. Idź mi się chce. No mi też. Dobra, wymontowujemy. Klucz nastawny tu jest. I tylko akumulator wyjęty. Teraz bierzemy ten. Wymontowujemy akumulator.
wmontujemy to akumulator 100%. Ten słabszy tu wyrzucę. I teraz powinien być samochód mega jakościowo. Tylko... no, nie zapalę go, nie? No właśnie. Bo nie masz kluczyka. I paliwa też w tym brakuje. W którym? No w ogólnie w tych samochodach. A nie, dobra, bo trzeba zapalić. Ja w tym nie mogę... W tym nie mogę niestety rozbić szyby, nie wiem czemu. Ja też nie mogę. Pancerne samochody. Nie. Dobra, ale chyba nie bierzemy tego niebieskiego, co, jak mamy ten czerwony. No, chyba nie. Tutaj w Rajczego wiemy, że są dwa samochody do wzięcia, więc możemy na razie przejechać tym czerwonym. Dobra, z nim tylko margaryny. No, z piciu jest coraz większy problem. Dobra, może byśmy pojechali te domki zwiedzić. No nie mamy wyboru zbytnio już. Dobra, to parować. Czekaj, przesiądę się. Już? Ale, dobra. No i w końcu ja mogę... Jaki on zwrotny jest. No, teraz ja popatrzę. Nie bądź taki hop do przodu. Tylko to mamy tam w stronę właśnie tego lasu, ale tu mamy skręt, więc... Już się bałem, że silnik zgasł. Nie, ale zombiaków sporo. Dobra, musimy gdzieś w jakimś bezpiecznym miejscu zaparkować i je trochę... że tu będzie dobre miejsce. Nie ma ich aż tak dużo. Do tego domu wchodzimy najpierw. Tak, a reaktor, jak ja biję zombiaka, widzisz, że mi się trochę z tym schodzi, to tym nie depuj w razie czego wiesz po bokach, nie? Idzie kolejny i... Dobra, bierz tego na drodze, ja biorę tego tutaj. Ja wezmę tych dwóch na drodze, potem jeszcze dalej. No, bo ja sobie nie daję rady niestety. No, praktycznie nie. Dasz od mnie od dupy strony, chuj. Dobra, wchodzimy. Możesz otworzyć? Nie. Weź tego zębiaka, a nawet dwa są. Dobra, pochodź tu. Trzy są. Dobra, to ciebie. Ładnie ty je trzaskasz. No, na hita dwa schodu. Strażakiem grasz, tak? Mhm. Dobra, na szczęście nie ma alarmu. A kolejne zębiaki są. Gotuj się. Trochę ich tu było, nie powiem. No. Żaden cię nie ugryzł. Na szczęście nie. Nie, bo momentami tak wyglądał, jakby któryś cię w nogę. Butelka z wodą. Nie wiem, ile aktor zostanie. Ja tam biorę sobie dwie tu. A były? No, jak na ziemi, jakby... Co? Mam jeszcze napoje w puszce, w razie czego. Radę wezmę. Ej, tu uratowani. Młotek, pikle, folia aluminiowa. Tym są górki i cukinie. No ale posiłek. Będę fit.
Kurwa, jak mnie wystraszył. Dwóch jest, trzech, czterech, aktor horda. Może nie horda, pięciu, sześciu. Wyjdź głównymi drzwiami, tymi to wchodziliśmy. Dobra, to ja tu zamknę drzwi, jeszcze sobie polutuję. No chodź, pomożesz mi. Jeden ci oknem w las jeszcze. Ja tu walczę z hordą, a to ja sobie polutuję. A czemu nie? A w czym problem? W tym, że ja jestem słaby jeszcze, jeżeli chodzi o siekiery. To jest jeszcze drugie piętro, tak by the way, chyba. No wiem. Ja jakby dwie miałem lutować, ale no, pomoc była potrzebna. Tutaj zrobimy sobie przystanek. Czekaj, jakąś mam książkę. Wędkarstwo, tecera, budziki. Ja to był na coś prawo. Się tłucze aktor. Nie wiem, czy na dole, czy na górze. Patrzę teraz w górę. Dobra, na górze się tłucze. Zabijesz to, czy... Tak, tak, tak. Jednego sobie dam radę. A jak widzisz, że coś jakby jest na jakimś, nie wiem, na podpółce czy coś, to... Tak, wiem, to na podłodze może sprawdzić. No. Wiem, wiem. Bo tam były dwie butelki wody, których nie wziąłeś. Wiem, bo ich nie zauważyłem w ogóle, że tam coś leżało. No coś się tłucze. Sadność. No ja mam już, kurde, znaczne zmęczenie. Tu by można było iść spać. Tylko coś się dobija. Na dole chyba. No właśnie, bo ja wzięto wody i jej nie wypiłem. Ogarniesz ten dół? Ja to zaraz wezmę. Już. Super. Możemy iść tu spać. Tu jest jedna sypialnia. Tu jest magazynek, to sobie w nim się prześpię. Tam masz łóżka przecież. Wiem, ale sobie żartuję, że ej, tu jest magazynek, to ja się w nim prześpię. Czemu by nie? Dobra, idę spać. No już śpię. Tak do i, czwartej, piątej. I słyszymy pukanie. I tak może być. Co ktoś zrobił? Budzik gdzieś tu dzwoni. Ja pierdzielę. Ej, to ten? To ten. Budzik jakby... Nastaw masz. Zaraz sprowadzisz wszystkie zombiaki. Wyłącz to. Okej. Wyłączyłeś go? Nikogo nie było, no, w tym, w piwnicy. Aktor. Co jest z tym budzikiem nie tak? Bro, chodź to jak możesz, bo nie mogę wyłączyć tego budzika. Gdzie ty jesteś? To który to, kurde? Nie wiem, da się przez okno wyrzucić? Idź ty. Budziki na 5:30 żeś poustawią.
Nie wiem, jakim cudem. 23 jest przecież. Chyba teraz spać nie pójdziemy. Czy ja mam chyba tabletki nasenne? Jak masz, to dałbyś, bo nie mam. Rzuciłem ci jedno. Akurat końcówkę ci dałem. Zasłoniłeś sobie rolety? No, tak. Tak. Teraz tak. No ładnie. Ja już śpię. Ja biorę jakby całą paczkę już. No wystarczy, że jeden weźmiesz. A tam już całą wyużyję. Tak do piątej mi się wydaje. Dobra. A pada i pada i pada. Ty czekaj, garaż zwiedzałeś? Mhm, tam są puszki. Dobra, idziemy zwiedzać jakieś inne domy. Takie puszki trzeba ściągnąć. Kanister na benzynę. Słoik nawet się znalazł. Aż coś z ciekawości sprawdzę. Albo to może po odcinku. No ale co? Te wyświetlenia z shorta. To po odcinku. Trochę ich tu jest, panie. I wychodzę już. Na drodze. Na tej takiej, wiesz, co idzie na wprost, nie? Nie tej głównej. Defuj mnie. Dobra. Położę ten plecak, zobaczymy, czy nic nie było w nim, bo czasem zabieki mogą coś w nich mieć. Ale nie tym razem. Idziemy na dom na wprost tam, czy... No, bo tam widzę, że są same takie... ...ujki mujki. Rejstopki. Tu mi się teleportujesz bardzo często, nie wiem czemu. Też w sumie nie wiem. Jakby ping mam stabilny 60, nie? Ja mam dyszkę. Uuuu, damy radę? Damy, nie dam. I ci dupę ochraniam. Ty bierzesz całą hordę? Nie, ugryzła mnie! A może i nie? Uważaj, jak tor. Ta horda wybita. Ugryzła mnie? Nie ugryzła mnie. Ale był dźwięk, jakby mnie ugryzła. Czasami tak jest, jak ten. Jak ci się farmara wgryzie, nie? Tu zamykane wszystko? No, chodź. Czekaj, zombiak. Dasz chyba sobie radę, co? Jedna sztuka, to tam wiesz. No nie wiem, dwie cię pogryzły. No bo ja nie mam mobilności w siekierach, dopiero sobie... Okej, pierwszy poziom siekier nabiłem, to co ty chcesz? Coś się tłucze. Jest zębiak?
Aha, spoko, bug. Nie mogłem go dobić, bo był w pół schodka. O, złoto. To masz? Dwa napoje pomarańczowe. I czekolada. Potrzebna pomoc? Nie. Dobra, to tam lutuj górę, jakby co to. Dobra. O, ruda farba do włosów, chcesz? Do włosów? No. Bym powiedział komu by się przydała, ale... Kto ma rudę? No. Ja tam nie lutowałem tych otwartych drzwi, pierwszych. Tamtych nie lutowałeś? Nie. Prawa pojazdów i samochodów ciężarowych. Tom drugi ci się przyda? Naprawa jakich samochodów? Ciężarowych i naprawa pojazdów tom drugi. To weź tom, nie wiem, chyba mamy tom drugi. Też mi się tak wydaje, ale naprawa pojazdów ciężarowych wezmę. Ciężarowych możesz dać, bo mam tylko osobowych. Czekaj, wezmę bandaże, wezmę środek do dezynfekcji. Nie wiadomo kogo co ugryzie. Może spotkamy Kawara albo Deviko i średnio będzie po takim ugryzieniu. Kawar to wścieklizna. Dlatego to już tylko śmierć. Z gorszy niż zdarzenie się zombieizmem. Tu jest jakaś chatka dalej. Idę do niej. A, ty już wyszedłeś. Tak, jakaś taka malutka. A, to taka... Jak ten... jakaś szopa? Tak, to jest szopa. Dobra, to ty lutuj, to ja pójdę do domku, tam niedaleko obok. Dobra. No, trochę zombiaków jest. Ty sobie rady nie dasz. No jak ty mi je... Jak ty je tutaj waliłeś przez ten, przez barierkę i cały czas je popychałeś, to jak je miałem walnąć? Przez barierkę? No, mi przez barierkę waliłeś. A, to nie wiem. Pamiętaj, co ci mówiłem. Bije zombiaka jednego, nie pomagasz. Bije więcej, pomagasz. A, otworzyłeś tam okno. Dobra, bo typ ma strzelbę. Miałeś drzwi otwarte, nie wiem czy wiesz. Czy drzwi okno, przepraszam. Drzwi też. Drzwi były zamknięte przed chwilą. A, dobra, bo nieważne. Ja poszedłem na górę, w razie czego? Ja tu napoje lutuję. Redukcja wagi 80? A to ma ile? Wezmę worek na śmieci. 75. Plecak turystyczny tutaj leży. I futerał na gitarę, jakbyś chciał. Nie wiem, czy nam potrzebne będzie. No chyba, że robimy gameplay jaka sali i bierzemy dwie torby magazynów. Już tak, to nie zgłupiałem. Jak zwykle coś wyżera na dole. Czasopismo Inżynier.
No i mi by się coś przydało zjeść. I zapalić muszę. Taśma naprawcza. To to zbieraj. Tego to już nie będzie po jednym dniu. Naprawa pojazdów tom 5 chcesz? Tom 5 chwilowo on mi się nie przyda. As you wish. Elektronika numer 1 mieliśmy? Właśnie nie pamiętam. Jakie informacje, materiały szkoleniowe. To za pismo zbieraj na razie wszystkie. Elektronika numer 1 nie mamy, przeczytam sobie. O, pilot zdalny. Tam już jedno było takie. Tam to... Pasopisma elektronika numer 3. No ale jak ty widzisz na przykład coś takiego jak teczka i tak dalej, to połóż ten przedmiot na dole, znaczy na dole, na podłodze i wyciągaj z niego rzeczy. Ale tam był tylko komiks, taki z papierosy. Elektronika numer 4 w sumie mamy. Dobra, co dalej? Czekaj, bo palę i jem. I to dosłownie, tylko że bez jedzenia. Dobra. Ty latasz? Nie. No jak nie ty, jak ty? 6-1. No pójdź, puszce zostawiłeś. Uuu, korkociąg, ale to rupiecie, to nie. Leczki. Co ty tu robisz? Tu mi się na mnie czaisz? Nie wiem. Już idziemy. No, następnego. A byłeś w garażu? Ja byłem. Nie ma nic wartego uwagi. Znów mi się teleportowałeś. Nie wiem, właśnie niby ping mam normalny. Bardziej bym poszukał domków z garażami, bo garaże mnie chyba najbardziej interesują tutaj. A ten ma chyba. W sensie bardziej chodziło mi o dzielne garaże. Takie wiesz, rupieciarnie, stodoły i tak dalej. A no tutaj jak już jesteśmy, to muzyka mi się włączyła. Alarmu nie ma. Otworzyć ci to?
Pamiętaj, żeby zamknąć drzwi potem, w sensie nawet... Oż ty w dupę zombie jak w środku. Nie spodziewałem się go tutaj. Jak to oczywiście, na żarcie. Napoje w puszce to zbieram. Ja bo tak patrzę, niby w sensie na serwerze nie mam pingu tak różnie 70-60, nie? No. Ale na Discordzie mam przeciętnie 30 albo coś. Wydaje, że ten ping jest oszukany. Zabijesz tego zombiaka? To gdzie on się dobija? Do któregoś okna. Wziąłem do ciebie wybielacz. Okej. No, za tym oknem jest, nie widzisz? Za którym? Za tym koło kuchni, o tu, na wprost. O tu. Weź, otwórz okno, wpuść go. Nawet go nie widziałem, w sensie dźwięku nie było, nie? No co ja miałem? Białe wino i czerwone wino. Gotowanie tą trzeci wziąć ci, czy nie? Nie, trzeba. Znów mi się teleportowałeś i znów myślałem, że to zombiek. Nie wiem, co się dzieje, trzeba chyba serwer zresetować, ale to za chwilę. No. W sensie, gdzie skończymy? Nie wiem jeszcze. Na razie aż tak to nie przeszkadza. Tylko nie wiem, w tym odcinku wracamy do bazy, czy gdzieś... Myślę, że tak, że wrócimy. Breskoło mnie chyba. Ale na przykład podczas jazdy takich ścin nie było. Cwaniaczku, tutaj już tak nie byłeś odważny. Jak ją wypuściłem. Ale w sensie? Ty nie widziałeś, jak uciekłem? Otworzyłem drzwi i spierdzielałem? Aktor, mamy tutaj parasol, który można, wiesz, gdzie otworzyć? Gdzie? W dupie. Byłeś na otwarciu? Jakim otwarciu? Parasola w twojej dupie. Ale jestem śmieszny. Elektryka tą pierwszy mamy, to chyba nie mamy. Jest w każdym domku po jednej sztuce. Tak? W sensie przeciętnie, jak wejdziesz sobie do jakiegoś domku, to nie ma lata, że nie znajdziesz elektryki w garażu. Czy nie było? Dobra, możemy chyba stąd już wyjść, nie? Czekaj, hamulce stare do aut typu zwykły. Dobra, tylko pytanie teraz, lutujemy dalej? No jeszcze z jeden możemy z takim garażem szukajmy, wiesz, zewnętrznym. O ci mówiłem. Niereformowalny jesteś. Ten zombiak mi zniknął jeszcze, to jest najlepsze. Dasz sobie radę. No goście, podchodzi zombiak, on nawet jej nie odpycha, tylko uderza. Stoi dosłownie chwilę przed ugryzieniem. Tu jest chyba garaż taki zewnętrzny. No w końcu zrozumiałeś. Oho. Wow, zombie jak z tyłu. No pokaż klasę, aktor, pokaż.
Nie! Chyba mnie nie ugryz. Ja gdzieś ugryzienie mam. No ja na szczęście nie. Nie mam zadrapanie. No to masz szczęście, zadrapanie da się uleczyć.